Jeśli martwicie się o wasze dziecko i zastanawiacie się, gdzie jest w danej chwili, smartwatch Hiker z lokalizatorem GPS pozwoli dokładnie określić pozycję osoby, której szukamy. Możemy wyświetlić mapę na smartfonie lub tablecie dzięki aplikacji Kiwi Smart. Aplikacja jest w języku polskim i daje nam dostęp do wielu informacji i ustawień. Możemy na przykład ustawić kontrolę obszaru, by wiedzieć, czy dziecko nie znajduje się za daleko od ustawionego miejsca. W zestawie znajdziemy zegarek, przewód do ładowania, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną i mały śrubokręt. Urządzenie ma wbudowany telefon na karty microSIM i umożliwia połączenie głosowe z dwoma numerami. Przycisk SOS służy do wzywania pomocy, dzwoniąc na określony przez użytkownika numer telefonu. Telefon działa w paśmie częstotliwości GSM GPRS 900-1800 MHz. Głównym zadaniem smartwatcha Hiker z lokalizatorem GPS jest zwiększenie bezpieczeństwa dziecka. Lokalizowanie odbywa się przy pomocy dwóch technologii. Pierwsza to GPS, który ustala położenie z dokładnością do co najmniej 50 metrów. Druga to LBS, czyli namierzanie przez infrastrukturę sieci GPS, gdzie dokładność wynosi do 500 metrów. Oprócz tego ma on kilka dodatkowych funkcji, jak zegarek, krokomierz, alarm, tryb cichy czy zabezpieczenie przed kradzieżą i zgubieniem. Na wyposażeniu znalazł się też czujnik ruchu, akcelerometr. Urządzenie może pracować do 48 godzin bez ładowania ze sprawą wbudowanego akumulatora litowo-jonowego o pojemności 380 mAh. Na frontowej części znajduje się głośnik, wyświetlacz monochromatyczny OLED o przekątnej 0,96 cala i mikrofon. Z lewej strony znajduje się gniazdo micro USB ukryte pod zaślepką oraz przycisk SOS. Po prawej stronie umieszczono trzy przyciski. Pierwszy służy do włączania, wyłączania i wiadomości głosowych. Dwa pozostałe do dzwonienia i poruszania się po menu. Przy metalowej kopercie zamontowano czujnik zbliżeniowy. W środku mamy akumulator, a pod nim gniazdo karty microSIM. Zegarek z lokalizatorem GPS Hiker będzie pasował na dziecko, które ma obwód nadgarstka od 11,5 do 16,5 cm. Zegarek jest kompatybilny z dedykowaną aplikacją na Google Play dla smartfonów z Androidem 4.4 i nowszym. W aplikacji Kiwi Smart znajdziemy wiele funkcji. Lista kontaktów pozwala dodać od 1 do 12 kontaktów, które będą mogły wykonywać połączenia na smartwatcha. Na dwa pierwsze kontakty dziecko będzie mogło wykonywać połączenia ze smartwatcha za pomocą fizycznych przycisków 1 i 2. Z pozostałymi kontaktami możliwe jest połączenie się naciskając i przytrzymując przez około 2 sekundy przycisk 2. Następnie poruszamy się jedynką w górę lub dwójką w dół, zaznaczając interesujący nas kontakt. Blokada połączeń pozwala włączyć blokadę obcych telefonów, dzięki czemu nikt spoza wcześniej zdefiniowanej listy nie będzie mógł dodzwonić się na smartwatcha. Wyłączenie tej funkcji sprawi, że każdy, kto będzie znał numer smartwatcha, będzie mógł na niego zadzwonić. Wirtualna strefa pozwala włączyć lub wyłączyć jedno lub dwie strefy. Do wyboru są trzy wielkości promienia: 500, 600 i 700 metrów. Po przekroczeniu granic strefy przez dziecko, użytkownik aplikacji otrzyma powiadomienie o opuszczeniu strefy. W momencie, gdy dziecko pojawi się w strefie, pojawi się komunikat powrót do strefy. Tryb w klasie pozwala wybrać godziny, w których smartwatch będzie wyciszony, czyli żadne powiadomienia oraz dzwonki przychodzących połączeń nie będą przeszkadzały noszącemu smartwatcha. Dodatkowo wyłączone będą wysyłanie wiadomości głosowych oraz dzwonienie z zegarka. Możliwe będzie jedynie używanie funkcji SOS zegarka. Budzik pozwala ustalić godziny, w których smartwatch będzie budził użytkownika dźwiękiem dzwonka.
funkcja SOS pozwala na wybranie do 3 kontaktów z listy dopuszczonych przez administratora, do których smartwatch zacznie próbować się po kolei dodzwonić po aktywacji funkcji SOS przyciskiem na smartwatchu. Przycisk należy przytrzymać 3 sekundy. Przypadkowo aktywowaną funkcję SOS można przerwać za pomocą przycisku zasilania. Opcja Sen pozwala określić zakres godzin od do, w których smartwatch będzie wyłączony. Można ustalić godzinę automatycznego wyłączenia oraz włączenia. Czas podświetlenia ekranu pozwala wybrać czas, po którym ekran się wygasi. Zdalne wyłączenie pozwala zdalnie wyłączyć smartwatcha. Krokomierz pozwala sprawdzić ilość kroków zrobionych przez użytkownika smartwatcha w ciągu dnia. Jest możliwość sprawdzenia tego wyniku dla poprzednich 6 dni. Alarm ściągnięcia zegarka pozwala włączyć opcję wysyłającą do aplikacji Kiwi Smart informacje o zdjęciu smartwatcha z ręki użytkownika. W aplikacji pojawi się komunikat oraz sygnał dźwiękowy. W opcji o zegarku wyświetlane są informacje o numerze e-mail oraz kod QR połączonego z aplikacją smartwatcha. Opcja odłącz zegarek pozwala rozłączyć połączenie smartwatcha z aplikacją. Kasuje go z listy urządzeń. Po tym ponowne połączenie wymaga przeprowadzenia wszystkich operacji od nowa.